wykonanie. Do suchej zlewki o pojemności 250 ml wlewamy 100 ml stężonego kwasu siarkowego 6. Następnie za pomocą pipety wprowadzamy na jego powierzchnię 40 ml alkoholu etylowego, uważając jednocześnie, aby obie ciecze nie mieszały się ze sobą. Wrzucamy kilka kryształków manganianu 7 potasu i obserwujemy zachodzące zmiany. Wyjaśnienie. W wyniku reakcji stężonego kwasu siarkowego 6 i manganianu 7 potasu powstaje nietrwały chemicznie tlenek manganu 7, który ulegając rozkładowi powoduje uwolnienie tlenu atomowego. Powstały tlen w postaci atomowej jest bardzo reaktywny i gwałtownie utlenia alkohol etylowy do aldehydu octowego. Pojawiające się błyski są wynikiem zetknięcia się atomów tlenu z alkoholem etylowym, co prowadzi do utlenienia, jak wcześniej wspomnieliśmy, alkoholu etylowego do aldehydu octowego. Zapach alkoholu etylowego zanika, pojawia się wyczuwalny, charakterystyczny zapach aldehydu octowego. Warunkiem zajścia tej reakcji jest jej bezwodne środowisko.